Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pykim FIFA 14. Wita się z wami DJ Polos i kontynuujemy naszą serię, moi drodzy. Ktoś się mnie ostatnio pytał, jakiego mam pada od Xbox. Jakiego mam pada? To jest pad od Xboxa, za którego dałem 130 czy 140 zł. Ostatnio pożyczyłem od kumpla, jeszcze mam w ogóle White Edition i mam Black Edition. Black Edition jest moje, White Edition jest mojego kumpla, ale tą White Edition mu oddam. Dobra, dawno nie grałem w FIFA, bardzo dawno w sumie i nie wiem co tutaj się jeszcze dzieje z moim klubem. Ostatni mecz nawet nie pamiętam kiedy rozegrałem, na pewno miałem minimum dwutygodniową przerwę. Tydzień ponad to na pewno, to na 100%, bo była u mnie dziewczyna i nie grałem. I zostały nam, moi drodzy, te dwa piękne mecze, które musimy, po prostu musimy wygrać. Ja mam ferie, w sumie zobaczymy co z tego wyniknie, czy znajdzie nam jakiś fajny team, czy nie. Coś nam tutaj znalazło, znaczy fajny team w sensie słabego przeciwnika, może tak uznajmy. Okej, okay, ogólnej oceny ma 80. Team się nazywa 4-2-2-2. O, ma tutaj srebrnych. Czyżby teamowo składał Brazylię? Grałem kiedyś Brazylią. Niektórzy pewnie jeszcze pamiętają te odcinki z Brazylii. No nic, zobaczymy czy mój skill może po przerwie się poprawił, a może po przerwie wygląda tak samo, a może jest gorzej. Uznajmy po prostu, że będzie ok. Miałem okazję zagrać w FIFA 12 bodajże. Jest strasznie, powiem wam, sztywna. Oj, i teraz William, strzał. Nice. No i powiem wam, że ta fifka tam dwunastka, no tak, nawet, ale... Oj, tutaj się cały czas panowie gubią z piłką. O, mamy triki nawet, Ronaldinho. Ronaldinho w tej fifie ma dosyć słabą ocenę. I nie za bardzo opłaca się go mieć. Lepszy jest Kaka, myślę, na jego pozycji. Kolega tutaj... O kurwa! O w dup! Co ty, Petr Czech, robisz? No spójrzcie. Nie wierzę, no Petr Czech po prostu... To nie było z mojej winy. Ja rozegrałem do zawodnika. Trafiło po prostu pechowo na bramkarza. No i on tak to przyjął. No widzę tutaj kolega, on się lubi bawić trikami. No i ogarnia te triki. Nawet. O, widzicie? Wow, nice. Wielkie gratki dla niego, on sobie świetnie tutaj radzi. Ja będę miał problem z takim przeciwnikiem. Oj, tu był, ej no, tu był faul, panie sędzio. No patrzcie co koleś w ogóle robi na padzie. To ja w ogóle nawet nie wiem, że takie triki istnieją w FIFA, on mi tutaj coś takiego odpierdala, nie? To jest chore. No i ja grałem z tym kumplem, to w sumie przegrałem z nim... czekajcie, przegrałem z nim? Czy wygrałem? Nie pamiętam już, chyba przegrałem. Tak, przegrałem 1-0 czy 2-0. Doskonale to przeczytał. No, jak w ogóle koleś co robi, nie? Ja się boję, co jakby on dostał Ronaldo do rąk. To co on by tam robił? On by chyba, nie wiem, biegał z tą piłką chyba nad głową. Weź tu przeciwko takiemu, wygraj mecz. To jest dopiero challenge na poziomie. Ale nic, może mi się uda jeszcze. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze gramy. Jest dopiero pierwsza połowa. Jakby się go trzymać w miarę blisko. O właśnie, Onani. Powinienem go tam sfaulować, żeby on sobie leżał. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Panowie, przestańcie gubić tą piłkę. I zacznijcie... Zacznijcie coś ustawiać się, już tak pozytywnie w miarę. No, dobra okazja będzie. O, teraz, właśnie tak. No! Świetnie, Jovetic ustawiony, 21 minuta, to nie jest przypadek. Na pewno ma coś na rzeczy się. Goście w różowych koszulkach siedzą na trybunach.
No, z fałszem uderzałem, no to mogło nie wpaść, no. Czasem takie piłki lubią sobie poszybować gdzieś, wiecie. Nie było faulu, kurwa, no. No gdzie? No gdzie? Jeszcze żółtą kartkę mi wlep, to będzie już w ogóle super. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała kolejna FIFA, moi drodzy. Oj, teraz Staric. Oj, 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 Lobik? Nie. Szkoda, że tam piłka się odbiła od zawodnika, bo sytuacja już by wyglądała o wiele ciekawiej. O, mamy na niego. Nani, 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 na. No i proszę bardzo, Staric. Świetnie to rozegrałem. 2-2. Odrabiam. O dziwo, koleś ma tutaj chyba słabą obronę, mi się wydaje. I pamiętam komentarz z poprzedniego odcinka, gdzie ktoś zwrócił mi uwagę, że ja za bardzo się bawię. To może teraz powinienem zwrócić taką uwagę temu gościowi. Ej, alo. Może ja powinienem zwrócić uwagę temu gościowi, że właśnie za bardzo się bawi. Powinien troszkę zacząć grać. Już tam bawić się trikami, chociaż z triku strzelił mi gola. O, ale teraz piła znowu. To przejmie się, no właśnie. I do bramkarza. I o dziwo, jak ty grasz do bramkarza, to twój bramkarz odpierdala manianę. Ale jak jest bramkarz kogoś innego, to on gra normalnie w tym momencie. To jest dziwne. Wiem, że wiele razy pytacie, kiedy FIFA na kanale. No, jak widzicie, już jest. Dobre przejęcie, brawo. Oj, teraz piłka do Naniego. Czy Nani to przejdzie? Ale kosa! O Jezu, kartka! Halo! No halo! A kto wklepie? O kurwa, daleko. Daleko ta piłka. O, Staric niekryty. No i będzie out. Ani mnie nie będzie! O, tu kurwa mnie porobił. No to mnie zrobił jak kunewa greście. Powiem szczerze. Dobra, kosa! I tu będzie żółta czy czerwona? Aj! Dobra, żółta, kompany. No, kosa była prawilna. Taka trochę... trochę na kontuzję troszkę, no tak... powiem. Nie będę tutaj kłamał przecież. O, i świetnie teraz William. Bardzo ładnie. Znaczy nie przejął, on ją wybił. Także... A, i Szpakol nie ma już być w kolejnej FIFA, moi drodzy. Niestety jego magiczne teksty już się skończą. Teraz będzie prawdopodobnie chyba ten koleś z Enki, który na kanale Enki, jak były... Nie wiem, czy w sumie ten kanał nadal istnieje, bo Enka lubi wprowadzać zmiany. Ja sam nie oglądam telewizji, więc nie za bardzo też wiem. Mogłeś wyjść na aut z tą piłką. O, i tutaj zagrał skrzydłem. Będzie się bawił jak nic. O właśnie. Będzie się bawił? Dobrze, powstrzymane. Nie wiem, czy ten kanał nadal jest, ale był tam taki pewien komentator, bardzo fajny. I z tego co wiem, to on chyba ma właśnie, moi drodzy, komentować mecze. Dobra, rzut rożny, trzeba uważać. Niebezpieczna sytuacja, Ronaldinho. Ja nie wiem, co on tam w polu karnym, o właśnie, odpierdoli. Dobra, wybiegł, nasza. Petr Czech. Lubicie, 44. minuta meczu. Dlaczego, Jovetic, nie przejąłeś tej piłki? W sensie, nie podałeś. Zastanawiam się, 2-2. No remis mnie nie urządza. Wygrana mnie tylko urządza. Dobre odebranie piłki bez fału. Ale co z wygraną? Do wygranej jeszcze kawałek jest. O, teraz piłka tutaj do Runeja. Wayne Rooney. Czy będzie dośrodkowywał? Wayne Rooney! O! Na nic. Wygłówkował, ale myślę, że to była zbyt daleka piłka, żeby to mocno uderzyć. No i dlatego to nie wpadło też. Mam nadzieję, że to się w ogóle nagrywa tam. Bo Miris... Wiem, że nagrywam Mirisem, no ale on mi nie... Nie ma wtedy lagów w FIFA.
ale wprowadzili jakąś aktualizację i miejmy nadzieję, że jest okej. No nagrywa się, czy jest okej w miarę. Dobra, 2-2, pierwsza połowa, koniec, Brazersi. Brazersi remisują, posiadanie piłki jest karygodne i pożal się Boże. Może tego nie będę, będę oceniał. Ale co tam, dobra. Jedziemy z gościem, bo trzeba strzelić gola. Koleś, ja jestem ciekaw, na ile gwiazdek oni mają te triki, że on tak tam cały czas... Ja też umiem, patrz. Albo nie umiem. Już się oduczyłem. Jovetic. Jovetic. No i wyszedł z piłką. A propos Brazersów, to nie wiem, czy wiecie, ale jest taka... Natalia Star! Jest, Nani! Dziękuję bardzo. 3-2. Znaczy 3-2, pokazałem 2-3. Natalia Star, która oficjalnie została zatrudniona przez Brazers. No, ma dziewczyna szacunek do siebie jak ta lala. Ja myślałem, że w polskich żyłach z polską krwią jest troszkę więcej szacunku do siebie. No nie no, panie sędzie. A jednak myliłem się. To jest niebezpieczna sytuacja. No, koleś umie grać, może być gol z tego. Niemcom tu odjebie. O i w mur, dobra. Tylko rzut rożny. To tutaj znowu jakaś taka niebezpieczna ta sytuacja. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. I tutaj Staric. Piłkę przejmują rywale. No nie wiem, oni dzisiaj dziwnie tak. Chociaż ja cały czas zawsze mówię na nich, że oni tak dziwnie grają, a tak naprawdę oni grają tak samo cały czas. Oj, teraz jakby weszło. Oj, 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 oj! Tutaj tak było. Prawilnie. O, ale uderzy teraz William tam nad poprzeczką. Ciekawie. No pominiemy tą powtórkę, bo tam nie ma co patrzeć. Powtórka jak powtórka. Strzelił, nie strzelił. Kurwa, no co tu będziemy oglądać? No. Nie ma dyskusji, nie wpadło, nie wpadło. Teraz Debichon. No zastanawia się, czy nie. Dzisiaj ten za. O! Komuś tutaj chyba trik, ale nie wyszedł. Halo, halo, koledzy, halo. No i proszę bardzo. I Jovetic na dośrodkowanie teraz do Staricza i może będzie z tego gol! Oj! I do Wiciaj broni! Wayne Rooney niestety nie trafił. Dobra, zagramy na krótko. Na krótko, na krótko do Jovetica. Teraz William! Oj! Wybronił, ale na farcie, bo to leciało na słupek, którego bramkarz normalnie nie widzi. Spójrzcie na tą sytuację. Brawa dla bramkarza. Mamy statystyki porównawcze. Zobaczmy, to była niebezpieczna sytuacja. Oj, Staric. Ja myślałem, że to nie wpadnie. A to wpadło. Jakimś magicznym cudem. I mamy 4-2. Ale jak to wpadło? To ładnie uderzył, ładnie. Ja myślałem, że to jednak leci. Myślę, że I love you dude, czyli kocham cię koleś, muszą się wziąć za siebie. O, bo już nawet im triczki nie wychodzą. No, piła do Daniego, ale... No, Dani, bo banan, dobrze. Bo bananów nie będzie. Bo w szatni każe cofnąć. I wtedy będziemy rozmawiać inaczej. Zagraj do góry, do Jovetica. Nani. Noni. Nani jest chyba na nie. O, to będzie... Czerwona. No a faulujący ma już na koncie żółtą kartkę. Jak widzimy, sędzia pokazuje, że... Ale dwie prawilne kosty, co kompady mi się sprzedał, to... Normalnie! Dobra, wiecie co robimy? Gramy super defensywnym. Mimo, że najlepszą obroną jest atak, to dwa gole. No, nie możemy ich wpuścić. Ustawimy pressing, zaraz może posiadanie piłki. Kurwa, co wy robicie? Ale teraz piła do Williana. William, proszę, przejmuj. William, Jovetic. O! O mój Boże, Wayne Rooney, jaka!
Jaka bramka! O mój Boże! Jeb! Z nożyc! No nie, to było totalne zaskoczenie dla bramkarza, jak nic. No, tam za w ogóle, za tego gościa jakoś uderzył. Chyba mu w plecy zajebał i koleś nie będzie mógł dzisiaj usiąść, bo go będzie bolało. Ale co? O, ale tutaj Staric? Co on tu kombinuje? Co on kombinował? Nie wykombinował? Znaczy próbowałem podrzucić piłkę do góry, ale... No bo wiecie, 5-2 to już na jednego gola mogę się pobawić. No w końcu troszkę minut przewagi. O Jezus, co ja tu odjebałem. Luis, a dlaczego go nie przeblokowałeś? Ojeju, skończyła się sytuacja. Kosa, Staric sprzedał. Sędzia nawet nie gwiznął. I tam jest chyba jakaś kontuzja, albo oni tak długo wstawali. Teraz już szczerze nie wiem. Aha, dobra, bramkarz, nie masz co wychodzić. Ach, teraz oszukał obrońcę. No, jednego może i oszukał obrońcę, ale trzech nie oszuka. No nie te klimaty, nie te klimaty. No zupełnie nie widać po nim zmęczenia. Żelazne płuca. Ile są. Ale Staric teraz tam do góry, do Jovetića. No i strzelił, ale nie strzelił tak, żeby było to ok. Łatwo mija pilnującego go obrońcę. No nie chcę podawać cały czas na te główki. Chcę coś zrobić takiego, wiecie, co by się różniło od tych wszystkich akcji. Wczoraj nie strzeliłem z główki, bo było parę ładnych dośrodkowań, które tak jak Runej strzelił. I liczyło się na złotą piłkę normalnie dla tego gościa. Ale złotych piłek w FIFA nie dają. Przynajmniej z tego, co ja wiem. Może w turniejach jakiś złoty puchar. Jakieś, wiecie, wybierają najlepszą osobę, która najbardziej używała tych pięknych umiejętności na boisku i w tym momencie jako wyróżnienie dla takiej osoby. No i Staric, ale tempo jemu brakuje tempa. Może mu kupić kartę, powiedzmy, na tempo. To by wtedy coś z tego wyszło, ale tak? Wymieniają piłkę między sobą. To nie wiem. Chyba koleś, przekombinujesz za chwilę. Znowu będziesz płakał, że tracisz gola. Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem. Teraz tam jest niekryty i zamiast grać do góry, to on się woli bawić w triki. No, koleś, sorry, przegrałeś. O, dzięki. Niesamowity atak obrońcy. Wayne Rooney teraz. No i świetne rozegrania tutaj są. On jak zapierdoli, a nie zapierdolił, to by było nieciekawie, bo nawet z tamtej odległości potrafi zajebać. Nie wiem, czy tam żółtej kartki nie będzie, chyba że dotrwamy do końca meczu. Boli mnie fakt, iż będziemy grali bez kompanego w kolejnym... O mój Boże! Zajeb! Oj! Spalony? Nie, będzie żółta. No, to jest to. Będzie mnie bolało to, że nie będę miał kompanego w kolejnym meczu, tym ważnym w sumie meczu, bo mecz o utrzymanie w lidze. No szkoda. No i koniec meczu, dziękuję bardzo, dobranoc. I na tym się kończy, także moi drodzy, parę goli wpadło. Myślałem, że będzie gorzej, a było w miarę okej, okay, więc spoko, 10 punktów jest. Dziękujemy bardzo za uwagę. 3 punkty mi są potrzebne, nie, 2 punkty mi są potrzebne, ale no potrzebuję wygranej. Potrzebuję wygranej, ten 5 porażek mnie tu nie urządza, niestety. O nic, bywa. Także moi drodzy, cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Ja was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, facebook.com/djpalasite1 thumbs up oraz do mojego sklepu z koszulkami djpalasitekapsel.pl. No i cóż, tutaj muszę wstawić tego obrońcę, no bo nic innego nie zrobię. Także dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!